witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć króciutko o sezonie, o konkursie Gołębi Młodych. Tak, Gołębi Młodych. Jak to wyglądało u nas, jakie wyniki, no i jaki pomysł na przyszły rok. To tutaj poproszę właśnie kolegę Grzegorza, żeby przedstawił, jak to właśnie wyglądało w naszym gołębniku. Jeszcze raz witamy wszystkich hodowców. Zakończył się sezon Gołębi Młodych 2020. Uważamy, że był bardzo udany, zarówno dla nas, jak i dla całego oddziału. Jeżeli chodzi o oddział, to mogę przytoczyć takie dane, że na przykład na pierwszy lot konkursowy włożyło 118 hodowców, a na ostatni 97. Także no, była to bardzo dobra propaganda naszego hobby, uważam, akurat ten sezon. Szczególne podziękowania należy wyrazić i dla zarządu naszego oddziału, który bardzo pilnował wypuszczania gołębi. Myślę, że nie było większych pomyłek akurat w tym względzie i to też walnie przyczyniło się do osiągniętych wyników zarówno przez nas, jak i hodowców naszego oddziału. Może jeżeli chodzi o nasze wyniki, to zostaliśmy w tym roku mistrzami okręgu Olsztyn, także bardzo udany dla nas sezon, jeżeli chodzi o loty gołębi młodych. Zaczynaliśmy 121 gołębiami, do końca doleciało 117, także można powiedzieć, że na każdym z czterech lotów zgubiliśmy po jednym gołębiu. Jeżeli chodzi o gołębie, które no, przyczyniły się do naszego sukcesu, to głównie posiadamy gołębie, jak już wcześniej na wcześniejszych filmach mówiliśmy, od Klausa Wielera, ale również dołączone są gołębie od Leo Haremansa, no, z najlepszych rodzin można powiedzieć, z Olimpiady 03, z Newe Olimpiadę, z Wonderaskę, z Dejana, z Euro, także i te krzyżówki bardzo nam zdały egzamin, jeżeli chodzi o loty gołębi młodych. Może zaprezentujemy tu kilka sztuk gołębi, tak dla orientacji. Pierwszy gołąb na przykład to jest, pochodzi po wnuku Newe Olimpiadę i po naszej samicy, no super samicy 697, ona się wywodzi z linii Eurostara 802 Gintera Prange. To była najlepsza nasza samica w zeszłym roku w drużynie do kategorii A w Mistrzostwach Polski, a byliśmy szóstym przodownikiem Mistrzostw Polski w kategorii A. I to jest właśnie samczyk o numerze 2602. I na przykład był między innymi, ma trzy konkursy i był między innymi trzeci na 4760 gołębi z 213 kilometrów. Oprócz tego mamy jego siostrę 2805, która na przykład była siódma na 4760 gołębi i ósma na 3820 gołębi. Także można powiedzieć, że no cała rodzina bardzo ładnie czołowo siadały. Tak? Następnego gołębia, którego byśmy chcieli zaprezentować, to jest gołąb o numerze 2719. I ten gołąb był na przykład drugi ze 172 km na 5060 gołębi w oddziale. Ale tu chcę zaznaczyć, że z tej rodziny, z tej pary akurat mamy 6 sztuk i te wszystkie bardzo dobrze nam się spisywały na młode, a wywodzą się z naszego czerwonego 3082 rozpłodowego, super rozpłodowego gołębia, który wywodzi się z Prange Kopman Haremans Kusters i z czystą samicą Haremans Kusters z linii Euro jest w parze i to właśnie 6, wszystkie są nakrapiane bardzo dobrych gołębi, no między innymi ten 2719, 2645, który był na przykład pierwszy na 5000 gołębi w oddziale. Tu mamy z ostatniego lotu na przykład 2646, który był ósmy, na przykład 2786, który był dwunasty, także no, no wszystko czołowo nam siadało. Tutaj zaprezentujemy gołębia. Też to jest krzyżówka gołębi Klausa Wielera i Haremans Kusters. Gołąb o numerze 2656. On na przykład był trzeci na 5062 gołębie
ze 170 km, a jego gnieździak był na przykład piąty. Ale mamy jeszcze drugiego gołębia, to znaczy ten akurat jest z drugiego lęgu, a z pierwszego lęgu gołębia 2610, który ma trzy bardzo dobre konkursy jako młódek, między innymi był czwarty na 4700 gołębi i dziewiąty na 5060 gołębi. Jeżeli chodzi, tutaj chciałem jeszcze pokazać, tutaj z tych szymli mamy gołębia, to jest z gołębi, z czystych gołębi Klausa Wielera. To jest gołąb po numerze 2751, też ma trzy bardzo dobre konkursy jako młódek, ale wspominam o nim dlatego, że z tej pary mieliśmy samicę, która roczną, też szpaczka, która roczną była u nas najlepsza w kategorii, która była no, czołowym naszym gołębiem w kategorii A i też była w drużynie do Mistrzostw Polski. Także te gołębie już jako roczne też nam się sprawdziły. A z tej pary mamy 5 gołębi, 5 sztuk i te wszystkie 5 gołębi posiadamy po lotach. Także no, jeżeli chodzi o takie krótkie przedstawienie, no, zarys można powiedzieć gołębi, które posiadamy, no to byłoby może wszystko. Jaki plan na przyszły rok z tych gołąbków, Grzegorz, z tych młodych? Planujemy lotować rocznymi, no dużo nam rocznych zostało, także planujemy lotować rocznymi gołębiami. No musimy się odbudować i myślę, że no jesteśmy na dobrej drodze, bo myślę, że materiał jest no bardzo dobry. A w tej chwili gołębie już po lotach są zamknięte, niewypuszczane są na obloty, bo muszą się porządnie wypierzyć. Bardzo dobrą dostają karmę, także rozpierzyły się i czekamy teraz do przyszłego sezonu. I na kolejny sukces przede wszystkim, czego sobie życzymy. No bardzo sobie byśmy tego życzyli. Także. Kadra jest, dużo młodzieży zostało, tak jak powiedziałeś na początku, że bardzo dużo gołębi zostało, więc jest z czego wybrać do przyszłego konkursu. No i jest z czym walczyć po prostu. No miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży, ale to mówię, wiele czynników w gołębiach zawsze gra rolę. Przede wszystkim trzeba je utrzymać w zdrowiu, ale no dzięki współpracy z firmą Transfed myślę, że to nie będzie żadnego problemu. Też tak myślę. Myślę, że to już zaowocowało. No i tak. Wynikiem, zdrowiem gołębi przede wszystkim. Przede wszystkim zdrowiem. I tak. Wynikiem. Myślę, że w przyszłym roku może być tylko lepiej, czego sobie oczywiście nam życzymy. Tak, życzymy. I jeszcze raz gratuluję opieki i wyniku zajmowania się tutaj przez Was gołębiami. No jak widać, to się opłaca. Efekt jest, efekt cieszy, no bo można o tym głośno powiedzieć i się pochwalić. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękujemy.